wszystkim, tutaj Ola z Jaskółkowego kanału. Wierzcie lub nie, ale witam Was w filmie, w którym nagrywam już chyba 4. raz. To dlatego, że jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, wiecie, że staram się właśnie zainstalować nowe sprzęty do nagrywania, żeby te filmy były coraz lepsze, więc sprawa rozbijała się o nowy mikrofon, o nową kamerę, o nowe lampy, o nowy sprzęt i tak generalnie była to naprawdę ciężka przeprawa, dlatego tych filmów pojawiało się ostatnimi czasy trochę mniej, ale już powoli sobie z tym radzimy. Pracujemy ciężko czasami nawet w nocy, żeby to wszystko poustawiać, a to dlatego, że już niedługo czeka na nas kilka niespodzianek na kanale i na wszystkich profilach związanych z nim. Dlatego jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to witam Was serdecznie, mam na imię Ola i będę tutaj starała się Was inspirować od strony takiej trochę artystycznej, trochę rękodzielniczej, zakupowej. Mam nadzieję, że się tu odnajdziecie. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału, do obserwowania profilu papierowej Jaskółki w mediach społecznościowych, przede wszystkim na Instagramie, gdzie właściwie codziennie jestem aktywna, codziennie pokazuję Wam, jak wygląda życie skraperki, jak wygląda trochę moje życie osobiste i oczywiście tam pojawia się dużo różnych naprawdę fajnych treści, więc zapraszam. A dzisiaj pokażę Wam moje zakupy z czerwca. Mamy początek lipca, więc to nie jest jeszcze najdłuższy termin, gdzie trzeba było czekać na ten film. Natomiast, tak jak mówiłam, najpierw sprawy sprzętowe, później moje urodziny 30, które były wczoraj, spowodowały, że po prostu dopiero dzisiaj mogłam sobie do tego filmu usiąść. Żeby nie przedłużać, słuchajcie, mamy dzisiaj zakupy z kilku sklepów. Zakupy trochę przemyślane, a trochę tak naprawdę przypadkowe. To znaczy kilka elementów jest przemyślanych i szukałam ich i na pewno chciałabym je Wam pokazać i kupiłam je właśnie w tym celu, a kilka dostałam przez przypadek i będę Wam o tym mówiła zresztą na bieżąco. Słuchajcie, pierwszym sklepem takim nie do końca szczerze mówiąc skrapowym jest Auchan. Tam często wpadam na dział kreatywny, na dział papierniczy, ponieważ czasami zdarzają się naprawdę perełki w świetnych cenach i tak jak było tym razem, ja z Auchan kupuję właściwie jedną skrapową rzecz, która tam jest i kupuję ją często i właściwie mam dostępną od lat. Są to takie ćwieki metalowe w kolorze złotym i słuchajcie, jeżeli chodzi o te ćwieki, no to tutaj mamy niesamowitą rzecz, mianowicie to, że jest ich naprawdę dużo, 120 sztuk w jednym opakowaniu i ja nigdy nie widziałam, żeby one były droższe niż 6,99 za opakowanie, a te dodatkowo, mam nadzieję, że to nie dlatego, że ten produkt zniknie z półek, były za złoty 99, więc od razu kupiłam kilka paczek, tutaj mam do pokazania dwie. Bardzo fajne ćwieki, 17 mm długości, jeżeli chodzi o ich szerokość łebka, to jest trochę ponad pół centymetra. Bardzo przyjemne, złote, gładziutkie łapeczki, świetnie nadają się do przytrzymywania elementów w albuma, świetnie nadają się jako środki do kwiatków, także polecam serdecznie, jak będziecie w Auchan, to po prostu sobie kupcie na zapas, bo takich elementów no, w tej cenie nie dostaniecie nigdy, chyba że na AliExpress, a tutaj macie je od ręki i macie ich od razu więcej. Jeżeli chodzi o Auchan, to zakupiłam też, i to jest ten przemyślany zakup, ponieważ szukałam czegoś takiego, kupiłam też bardzo fajny notatnik. Jak wiecie, miałam długą przerwę pracy, prawie półroczną, teraz sobie do pracy wracam, więc no, trzeba będzie tak naprawdę wszystko jeszcze raz wdrożyć w życie, jeżeli chodzi o planowanie, jeżeli chodzi o organizację tej pracy. Ja uwielbiam organizować sobie czas, uwielbiam po prostu zapisywać notatki, generalnie jestem wielką fanką jednak kartki i długopisu, jeżeli chodzi o planowanie. Więc taki oto notatniko organizer sobie zakupiłam, oczywiście w kolorze różowym, na magnes i w środku, słuchajcie, jest notatniczek, oczywiście wymienny. Mamy miejsce na zdjęcia, mamy miejsce na wizytówki, mamy miejsce na dokumenty. Pisak dodałam, on był też z Auchan, też jest jakby w tej kolekcji, natomiast do kupienia był osobno. To jest różowy cienkopis. Były jeszcze świetne właśnie w tym designie ołówki automatyczne, wzięłam ich sobie kilka, bo uwielbiam to, że bardzo cienko piszą. No i słuchajcie, polecam, naprawdę jeszcze kupiłam do tego taki segregator plastikowy, Wszystko w różowym kolorze, dlatego że trochę na przekór. W mojej pracy jestem jedyną kobietą, więc lubię gdzieś tam dodawać te moje elementy takie, wiecie, jaskółkowe, moje w komfortowym kolorze różowym. Zresztą taki mam też również swój planer, z którego korzystam i uważam, że to jest w ogóle jeden z najlepszych planerów w ogóle na rynku. To jest planer od Minima Life, też w takim kolorze brudnego różu, ze złotą gumeczką. Świetny jest i naprawdę polecam, także jeżeli chodzi o planowanie, to jest marka, zajrzyjcie koniecznie na Instagrama. Marka jest po prostu świetna, marka jest polska i no ma naprawdę genialne produkty, więc jeżeli lubicie sobie takie dzienniki, takie planowanie pracy, no to tutaj polecajka na 100%, już zamówiłam na przyszły rok planer, bo właśnie trwa przedsprzedaż. I mówię, zajrzyjcie tam, zobaczcie sobie, planer jest naprawdę świetny, ma, zobaczcie, mnóstwo dodatkowych elementów, takich jak na przykład listy prezentów, podsumowanie roku, jak macie rozkład dzienny, to są jest miejsce na codzienną wdzięczność, na priorytety, zadania, miejsce na notatki. Przed każdym miesiącem oczywiście znajdziecie sobie, o zobaczcie, notateczki, znajdziecie taki trochę jak w bullet journalu stronę taką do zdobienia sobie, układ całego miesiąca, oczywiście jest też układ roczny, mnóstwo takich, trochę nie chcę Wam pokazać takich rzeczy moich prywatnych, ale są kluczowe wartości na cały rok, jest rozwój osobisty, no mnóstwo takich naprawdę fajnych rzeczy. Ja z początkiem roku miałam problem z wypełnieniem tego kalendarza, no bo tak jak Wam mówiłam, miałam problem z dłońmi, nie mogłam utrzymać długopisu, albo robiłam to naprawdę w tragiczny sposób, więc część tych stron mam niepouzupełnianych, ale naprawdę szczerze mówiąc polecam. I teraz mi się taka myśl nasunęła, że może po prostu, jeżeli chodzi o moje planowanie i organizację, nagram Wam osobny film. Jeżeli jesteście zainteresowani, piszcie w komentarzach. Nie przedłużając, żeby Wam dzisiaj pokazać jak najwięcej zakupów, przejdziemy sobie dalej. A jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak planuję pracę, jakich metod używam, no to nie ma problemu, taki filmik się pojawi, piszcie. Planer sobie odkładam na dół. I teraz, jeżeli chodzi o Auchan, to będzie wszystko. Przejdźmy do następnego sklepu i tym następnym sklepem jest Kik. To jest taki market trochę wielobranżowy, do którego zaglądam w sumie z tych wszystkich takich marketów bardzo rzadko, ale zawsze coś z niego wytargam. I w tym razem kolejny taki zakup, który planowałam, gdzie szukałam danego elementu, to jest taka tacka. Ja tą tackę, słuchajcie, dostałam w promocji. Ona, cena oryginalna to jest 8,99, ja zapłaciłam myślę, że około 4 zł. Ta tacka była mi potrzebna, do tej pory miałam tutaj drewniany taki krążek, ale on był płaski i spadały mi z niej rzeczy, a szykuję dla Was naprawdę sporo tutoriali i też live'y, podczas których po prostu będę potrzebowała przechowywać dodatki w jednym miejscu, tak żeby one mi się nie walały po biurku, i taka tacka wydaje mi się po prostu idealna. Tutaj sobie wkładacie, wiecie, brokaty, jakieś dżety, cekiny i to się nie wysypuje, nie spada, nie znika. Wszystko trzymamy na tacce, a w dodatku zdjęcia bardzo fajnie na nich wyglądają. I oczywiście to dno w liście palmowe, no wiecie, jest różowo zielone, więc mi na razie pasuje, ale jak coś, to po prostu zakleję sobie takim papierem skrapowym, jaki będzie mi odpowiadał, i ta tacka myślę, że zostanie ze mną na długo, także od razu sobie lądują tutaj nasze świeczki. I odkładam na bok. I teraz tak, Kik jest takim sklepem, gdzie zawsze kupię jakąś pierdółkę. I jeżeli chodzi o pierdółki, to pytacie bardzo często o pojemniczki, które mam, czy to szklane, czy to plastikowe, takie małe pojemniczki na dżety, szklane fioleczki, które można wykorzystać w pracach. Wszystkie, które mam z Kika. I tym razem kupiłam sobie kolejne, tym razem plastikowe, takie ze zwykłym kapslem, jak trochę od farb plakatowych. One są trochę większe, nadal bardzo ładne, nadal prosto się przechowują. Ja tam wrzucam takie gotowe mieszanki do shakerów, czasami jak mi trochę zostanie, bo na przykład namieszam sobie za dużo, albo kupuję cekiny, kupuję koraliki i one są w jakimś takim pojemniczku foliowym, który trzeba rozerwać, to od razu sobie tutaj przesypuję. I są po prostu dzięki temu no łatwiejsze w przechowywaniu, wszystko widać, w pojemniczku mam schowane i wyjmuję tylko to, co mi jest konkretnie potrzebne, a te też nadają się do mieszania farbek, czy do mieszania mediów, czy jak sobie coś wyciskamy, na przykład stópki, to można to zakryć, one są szczelne, sprawdzałam i Wam to nie powysycha, nie porozlewa się, także też bardzo fajny patent, a cena takich słoiczków 4 zł za 8 sztuk, to też nie jest nic wygórowanego, także jeżeli szukacie takich małych, Kik na pewno tam coś znajdziecie dla siebie. No i teraz właśnie a propos takich dodateczków, to zakupiłam cekiny. I cekiny były 4 rodzaje, już sobie jeden wyrwałam, dlatego że już ich używałam. Świetne cekiny, bardzo fajnych pastelowych kolorkach, różowe i seledynowe. One są cekinami fasetowanymi, takimi, wiecie, trochę mlecznymi, bardzo fajny odcień, więc zdecydowanie... Zdecydowanie je od razu wzięłam, zwłaszcza ze względu na kolor różowy, który jest po prostu prześliczny. I tutaj były cekiny płaskie i tutaj kolor turkusowy z brokatem. I był jeszcze różowy z brokatem. I różowy z brokatem już mam w słoiczku. Nie w pojemniczku, bo tych cekinów jest trochę więcej niż standardowo. Śliczny kolor. Zobaczcie, jak się mienią. Takie babyki właśnie, delikatne, różowe, mieniące się na różne odcienie, płaskie, bardzo, bardzo przyjemne. Już ich trochę zużyłam, wylądowały w słoiczku, jak ich będzie mniej, to po prostu przesypę sobie w taki pojemniczek i słoiczek znowu będzie na coś, gdzie tych elementów jest więcej. O, może tak wam ustawię. Dobra, także też 4 zł, 4 rodzaje cekinów, złotówkę za taką dość sporą torebeczkę. Bardzo, bardzo, bardzo fajne i polecam. Jeżeli chodzi o drobiazgi z Kika, no to też zawsze sobie wypraję jakieś dżety albo półperełki. Było dokładnie teraz tak samo. Zdecydowałam się na takie różowo-złote, opalizujące świeczki, takie, wiecie, podklejane klejem. Bardzo fajnie się spełniają jako środki do kwiatków, bardzo fajnie jako uzupełnienie kompozycji. Mienią się przecudownie, bardzo... Ładny kolor, to jest 4 zł, mamy, zobaczcie, dużo. Ja też zawsze jak biorę udział w jakichś wymiankach, to odcinam całe na przykład kawałki i takich pasków, mnóstwo kolorowych jetów umieszczam w swoich paczkach. Po prostu jak kupuję całą taką pakę, a kupuję je często, no to mam tego mnóstwo i zawsze się tym chętnie dzielę. I tak jest na przykład w przypadku tych serduszek. Mogliście je już oglądać, ja je kupiłam dokładnie identyczne, tylko że w innych kolorach, ten sam rozmiar, ten sam kształt, ten samo wykończenie. Kupiłam w Action, tutaj Wam daję link, możecie sobie zobaczyć, tylko tam narzekałam na kolory, bo kolory naprawdę były takie sobie i często po prostu je, zresztą pokazywałam właśnie w tamtym odcinku, że maluję je gesso i później przerabiam pod siebie, bo wzięłam je ze względu na kształt, a nie ze względu na kolor, ale te mają, słuchajcie, śliczny kolor. Mamy biały, różowy, brzosowy, lawendowy, także naprawdę, naprawdę idealne, jeżeli chodzi o pracę kobiece, o pracę dziecięce. Odcień idealny, więc znowu za 4 zł nie bałam się wziąć kolejnego dodatku, bo wiem, że na pewno go użyję i zresztą tutaj już widać, już użyłam, pracę Wam pokażę pewnie niebawem. Kik jest też świetnym sklepem, jeżeli chodzi o dodatki kreatywne, typu jakieś małe elementy z tekturki, małe elementy HDF-ki, ale też małe elementy typu odlewy. I one pojawiają się właściwie co roku, a nawet co sezon, szczerze mówiąc, w danej jakiejś stylistyce. Mamy lato, więc tym razem padły na rozgwiazdy. To są odlewy gipsowe, malowane, lekko perłowe, w takim szaro-gołębim kolorze. Lekko połyskujące na różowo. Bardzo przyjemne, też mają różne wielkości, więc zdecydowanie wykorzystam. Taka paczuszka, znowu 4 zł. Kik jest chyba mistrzem po prostu elementów za 4 zł. Wzięłam je zdecydowanie do kolekcji Beyond the Sea od piątku 13. Tu Wam wrzucam linka, pokazuję tę kolekcję, jest piękna i idealna na lato, więc na pewno taką pracę sobie wykonamy wspólnie. Oczywiście teraz gwiazdy można też przemalować, więc nie ma problemu. Są śliczne, jak za 4 zł, to szczerze mówiąc nawet mi się nie chce paprać w odlewy i wiecie, foremki, jakieś dodatkowe media. Kupuję sobie gotowca i jestem zadowolona. I to samo dotyczy na przykład muszelek. I tutaj musicie wiedzieć, że jestem w ogóle okropną muszlarą. Muszle mam praktycznie w każdym pokoju, w każdym pomieszczeniu, w bardzo dużych ilościach. Przywożę je praktycznie z każdej wakacji. No, ja jestem w stworzeniu głównie wodnym, więc muszę po prostu zawsze jechać tam, gdzie jest woda. I zawsze będę pływać, zawsze będę nurkować, więc kolejne muszelki do kolekcji, tym razem ze względu na niewielki rozmiar i na bardzo fajny, taki naturalny, bardzo jasny kolor wzięłam i też do prac wakacyjnych zdecydowanie się przydadzą, a jak nie, to po prostu w kolejny wazonik staną w szkle w salonie i będą zdobić i będą cieszyć oko. Naprawdę, jeżeli chodzi o muszle, no to wierzcie mi, uwielbiam. I to już tyle, jeżeli chodzi o Kik. Tam naprawdę drobiazgi. Jeżeli szukacie takich właśnie do upchnięcia, do wymianek, do wzbogacenia kompozycji, takich swoich też pierwszych trochę zakupów, to Kik polecam szczerze i z ręką na sercu możecie tam sobie coś wybrać. Zwłaszcza, że ostatnio w Kiku pojawiły się te same rzeczy w tych samych wzorach, co w Action. Więc jeżeli nie macie Action w pobliżu, a macie Kika, no to macie coraz większe szanse na to, że dostaniecie te same zakupy. I tak jak w przypadku właśnie tych serduszek. One są naklejone identyczne, tak samo wyglądają, tylko różnią się kolorem. Tak, na przykład w Kiku pojawiają się papiery skrapowe, które kiedyś miał Action. I nie wiem, czy wy kojarzycie na przykład taką kolekcję... Coś z ceramiką było w nazwie chyba. Taką trochę grecką, trochę dziwną kolekcję z Action. Zresztą tutaj wam wrzucam linka do tutorialu na kartkę jesienną, gdzie tą kolekcję pokazywałam i gdzie jej używałam. W Action można ją było kupić 30x30, czyli dużą, a teraz pojawiła się w Kiku. Taka sama, tylko że mała, więc jakby wzory się wymieniają. Podejrzewam, że po prostu z jedną fabryką gdzieś tam podpisali umowę i po prostu ta fabryka puszcza Kikowi bokiem. Nie mam pojęcia. Produkty są po prostu widać, że od jednego dostawcy. I to się będzie pewnie rozwijać nadal. Także jeżeli ktoś się w Action spóźnił albo nie ma ktoś dostępu do Action, no to polecam serdecznie zajrzeć do Kika. No ale skoro mowa o Action, jakby nie byłabym sobie, gdybym tam nie wpadła, zwłaszcza, że do Action mam, słuchajcie, 5 minut drogi autem i na nogach dosłownie kwadrans, a w dodatku po drodze do domu rodzinnego, więc bywam tam dosyć często. I tutaj mam naprawdę kilka rzeczy, na które mogliście czekać i o których było głośno na grupach i w ogóle na Facebooku. Także pokażę je wam, bo mam je dzisiaj specjalnie dla was, ale zaczniemy od takich standardowych rzeczy i były to na przykład zakreślacze. No bo skoro już dalej będę tutaj jakby kultywować swoje planowanie, no to zakreślacze się przydadzą w ślicznych pastelowych kolorach. Ja to już sprawdzałam, ale nie przebijają, są naprawdę tak delikatne w kolorach, jak tutaj widać, czyli to się nie okazuje nagle, że ten miętowy to jest tak naprawdę zieleń, a ten żółty jest jakiś szczególnie neonowy. One są po prostu takie, jak tutaj widać, różowy jest prześliczny, fioletowy jest prześliczny, także polecam, bo one chyba kosztowały ze 3 zł i są bardzo fajne w przechowywaniu. No taki drobiażdżek, wiecie, trochę tylko dla mnie. Druga rzecz, którą zakupiłam, szczerze mówiąc chyba jako pierwszą w czerwcu, to są taśmy materiałowe. I z tą taśmą materiałową miałam już dość ciekawą historię. Mianowicie na jednej z grup sklepowych, w której jestem, napisała dziewczyna, że zrobiła album dla swojej córeczki. Był to jej pierwszy album. Niestety zaczęły jej pękać grzbiety, ponieważ zbyt ciasno skleiła okładki. No i wiecie, jakby to nie było na sprzedaż, to nie było dla kogoś, to była pierwsza praca, taka na próbę dla córki. Bardzo zależało dziewczynie, żeby to uratować. Oczywiście wszyscy dorodzili, żeby to rozedrzeć, wywalić, zacząć od początku, bo to się już nie nadaje. No wiecie, trochę przykro, jak się robi taką pracę w sumie dla siebie i po raz pierwszy. Więc się zgłosiłam, zaproponowałam, żeby dziewczyna pisała do mnie na priv i po prostu usiądę, pomyślę na podstawie zdjęć, które mi wysłała, jak to można rozwiązać, żeby tego jednak nie psuć, zwłaszcza, że środek był już cały wklejony i cały ozdobiony. No i słuchajcie, moja główna rada to taśma właśnie materiałowa. Ona jest trochę jak plaster bez opatrunku, więc jest pracująca, nie pękająca. Taką taśmą wklejoną na grzbiet zabezpieczamy sobie papier. To się nam trzyma, wiecie, trochę jak płótno introligatorskie, tylko że tam już było za późno na obłożenie całości dodatkowym płótnem albo obłożenie całości dodatkowym materiałem, bo tam już wszystko było poukładane, to po prostu pękło już po wklejeniu. Więc taka taśma naprawdę pod tym względem może nam uratować życie, tak samo jak pęknie nam coś na krawędzi obłożenia. Ja zresztą do tego inaczej, zanim coś mi pęknie, albo na przykład chcę zabezpieczyć coś, żeby było dodatkowo usztywnione, dodatkowo zabezpieczone przed kurzem, brudem, dziecięcymi paluszkami, czy po prostu przed częstym użytkowaniem, ja używam Washi. I pokazywałam to już, wrzucam Wam link, bo pokazywałam Wam już to nieraz. Wezmę sobie teraz ten album, obok stoi, więc mogę po niego łatwo sięgnąć. Zobaczcie. Tutaj w tym albumie wszystkie brzegi są oklejone taśmą washi, tak samo obklejone są grzbiety. Dzięki temu ten warstwa papieru, która jest pod spodem, jest dodatkowo zabezpieczona. Washi jest taśmą też pracującą, pamiętajcie, żeby ją podklejać klejem, bo sama z siebie będzie się odklejać. I dzięki temu, jeżeli album stoi na półce, to ja go mogę przetrzeć wilgotną szmatką. Washi jest zabezpieczone takim lekkim jakby woskiem, więc to Wam się nie pobrudzi. A taśma papierowa zadziała tak naprawdę jeszcze mocniej, czyli jeszcze Wam bardziej zabezpieczy te brzegi i grzbiety, tylko że ona się już będzie, słuchajcie, brudzić jak każdy materiał, tak? Czyli jakby nie ma możliwości jej później wytarcia mokrą szmatką, bo się porobią plamy jak to na każdej tkaninie. Szczerze mówiąc, no za te kilka groszy warto te taśmy mieć na wszelki wypadek. Ja oczywiście zależało mi na turkusowym i na różowym. Musiałam kupić dwa opakowania, bo są pakowane w dwa. Nie wiem, czy wykorzystam żółty i pomarańczowy. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast i tak, mówię, polecam serdecznie. Bardzo fajne rozwiązanie, zwłaszcza że Action też ma miał takie wstążeczki. Patrzę, czy mam gdzieś taką na wierzchu. Action miał wstążki podklejane też na klej. To chyba ta. Widzicie? To jest wstążka taka jakby bawełniana i ona jest na kleju. Także to też się nadaje, tylko że tutaj mamy ładniej obrobione brzegi. Także polecam serdecznie, jak coś takiego zabezpieczającego, jak coś takiego ratującego życie, no to na pewno się nada. Następna rzecz, którą sobie wzięłam i którą właściwie biorę zawsze, jak jestem w Action, to jest kolejna porcja stempelków silikonowych. Tutaj mamy rośliny doniczkowe. Ja, jak wiecie, jeżeli jesteście na Instagramie, mam mnóstwo roślin w domu. Cały zalesiony balkon i staram się właśnie zalesić salon, więc tych roślin jest naprawdę sporo, bardzo lubię o nie dbać, więc dają tutaj te stempelki też taki klimat trochę mój, trochę domowy. Zresztą to są ewidentnie roślinki doniczkowe, więc czy to właśnie w planerze, czy to w kartkach się to przyda. Ja zresztą w tym planerze, może pokażę, jak się zaczyna początek miesiąca i mamy ten do zdobienia kartę, to ja sobie właśnie odtemplowywuję i koloruję. Ostatnio na przykład kolorowałam patyczkami do uszu, lipiec, na balkonie po prostu, bo tylko to miałam pod ręką, tuszek kredowy i patyczki do uszu. Dlatego wiecie, jakiś miesiąc na pewno sobie odtempluję tymi roślinkami domowymi. No to wiecie, Action, tanie stemple to zawsze dodatkowy zestaw, aż zdarzało mi się też, że po prostu jak wiedziałam, że już jakiegoś stempla nie użyję z kolekcji, to go po prostu wycinam i też rzucam do wymianek albo w ogóle rozdaję na prawo i lewo, więc kolejny zestaw po prostu do kolekcji bardziej chyba niż do działania. No ale w tym samym klimacie kupiłam też naklejki i te naklejki już Wam pokazywałam, że bardzo lubię w arkuszach, to są dwa na opakowanie. Tutaj macie film z tutorialem, jak z tych naklejek zrobić naprawdę fajne elementy kartkowe, jak ja tego używam, jak robię z tego dajkatsy. No i przede wszystkim tamta kartka, tamten tutorial. Głównym elementem są właśnie naklejki z tej serii, więc możecie sobie zobaczyć, jak tego użyć, bo oczywiście oprócz tego, że możemy sobie to wkleić do planera, do kalendarza, co jest raczej jasne, możemy sobie z tym ozdabiać po prostu swoje prace czy albumy. Bardzo fajny klimat, taki domowy, taki boho, więc przyda mi się na pewno do kartek dla mojej siostry. Zresztą kojarzycie Ula z Między Zakładkami, też już tutaj gościła na kanale. Mogę Wam podrzucić link. I naprawdę, jeżeli chodzi o te dwie rzeczy, to współgrają ze sobą świetnie i to jest kolejna do kartek, kolejny element, który na pewno wykorzystam. I jeżeli chodzi o Action, pojawiły się też stare brokaty, które już kiedyś były. Wzięłam sobie dwa opakowania, różowe i zielono-niebieskie, różna gramatura, bo od takich bardzo drobnych po dość grube, różne odcienie, no zawsze wiecie, zapchaj dziurę, zawsze shaker, zawsze do posypania kwiatów. Ja teoretycznie z brokatem tak sobie się lubimy, ale wiecie, zawsze się przyda, zwłaszcza, że jedna taka wieżyczka kosztuje niecałe 5 zł, więc też uważam, że bardzo fajny dodatek. No i teraz tak, jeżeli chodzi o Action, znacie moje nastawienie co do papierów, to znaczy są albo bardzo trafione, albo bardzo chybione. Ja z tych całej nowej serii, która wyszła, zdecydowałam się tylko na 2 bloki i też nie jestem z niej do końca zadowolona, ale to są takie coś innego, coś niepowtarzalnego, z inną kolorystyką, trochę z innymi motywami niż normalnie są dostępne, więc na tła zawsze się przydadzą. I pierwsza ta kolekcja, taka turkusowo-pomarańczowa, wzięłam ją ze względu na te wszystkie właśnie wzorki podobne do chust. Takich, wiecie, bandanek, które się kiedyś nosiło i które teraz wracają do mody. To tło na przykład już było kiedyś w tym bloku ceramicznym, o którym mówiłam wcześniej. Natomiast reszta, zobaczcie, bardzo fajne turkusiki, bardzo fajne orientalne wzory, ale też takie tła trochę jakby do mediowania, bo naprawdę się do tego to tło nadaje. Tak samo to, takie rdzawe, trochę nawet steampunkowe powiedziałabym. Dość mocno kontrastowe papiery, bo tutaj mamy i żółcienie, i bardzo fajny turkus. O, zobaczcie, kolejna, takie brudne kafle, też trochę do mediowania się nadaje. No wiecie, są też takie mniej udane arkusze, jak ten. Ale to w każdej kolekcji właściwie znajdzie się taka czarna owca, taki arkusz, którego nie wiadomo do czego wykorzystać. Część z tych arkuszy jest naprawdę bardzo wzorzysta, ale to wiecie, generalnie, o, zobaczcie jaki piękny. Ten taki rustykalny, naprawdę miks mediowy, ewidentnie, trochę steampunkowy, bo bardzo rdzawy, taki jakby z fakturą. No cóż, te wzory, czy spięłabym je razem w jeden blok? Pewnie nie, ale jak widać gra i można coś z tego fajnego stworzyć. Drugi bloczek to ten Beachy Collection i tutaj mamy takie wzory trochę letnie, natomiast w lekko zgaszonych kolorach, zaraz wam to pokażę. Przede wszystkim skusiłam się ze względu na papiery żółte, których mam bardzo mało, i papiery zielone, ale takie, wiecie, raczej kratki, raczej tła niż liście, których mam na przykład bardzo dużo. No i tutaj mamy przepiękny granat, właśnie kraty, taki motyw, błękitne paski, tutaj akurat z cytrynami, ale jest to dosyć taki, wiecie, w trendzie, jeżeli chodzi o lato. No i te żółcienie, na których mi zależało, bo i kropeczki, i gładkie, mamy faktury płócien, też bardzo miłe, ja je w ogóle strasznie lubię, jeżeli chodzi o takie prace, które wykonuję najczęściej, czyli takie prace trochę w naturalnej kolorystyce, te, zwłaszcza ten deseń taki, wiecie, typowo płótna naturalnego, no po prostu papier bardzo mi bliski. No i jak zwykle mamy wzorzyste kwiaty, ale mamy też bardzo fajne po prostu standardowe tła, kropki, jest jeans, jest jeszcze więcej cytryn, jest jeszcze więcej płócien i kratek. Taki blok typowo, słuchajcie, jeżeli chodzi o tła. No ten arkusz to jest do pocięcia i do umieszczenia teoretycznie w planer albo do jakiejś tam, wiecie, metek kartki. Tutaj mamy gotowe kartki, ale niestety obróbka tych zdjęć no, pozostawia wiele do życzenia. Wygląda to tak, jakby po prostu gdzieś tam zalegało komuś na słońcu i się odbarwiło. Ale te, zobaczcie, bardzo ładne. I prążki, i kropki. Fajne takie i marynarskie trochę, i wakacyjne, trochę dziecięce. Z tymi papierami też mam, słuchajcie, problem oczywiście z Action. Gdyby to może było mniej żółte, mniej filtra było użyte, jakby przy obróbce tego zdjęcia byłoby zdecydowanie lepiej. No ale po drugiej stronie bardzo ciekawa głęboka zieleń. Ta woda, która może trochę robić za marmur. Także no taki, wiecie, papier typowo do tła. No fajna ta wydma, ale czy ją wykorzystam? Pewnie nie. Natomiast jeżeli chodzi o te takie standardowe papiery o prostych wzorach, no to świetna do zapchania dziury gdzieś tam dodatkowego, wklejenia i I po prostu nie martwienia się, że zabraknie nam do jakiejś konkretnej kolekcji papieru. Dobra, mamy dwa bloki i teraz przejdziemy do tych rzeczy dwóch, które się w Action pojawiły i wzbudziły niemałe emocje. Dlatego też zastanawiam się, czy nie poświęcić im dodatkowego filmu, żeby dokładniej im się przyjrzeć. Odłożę sobie te bloki na moment, żeby nie przeszkadzało. I tak, pierwszą rzeczą są kredki. Kredki się pojawiły na promocji chyba tygodnia. Są w dwóch odcieniach, po 44 kolory w opakowaniu. W takim odcieniu różów i brązów oraz zieleni i niebieskości. Ja wzięłam oba, jeszcze ich nie otwierałam, także będziecie świadkami jakby premiery u mnie. Weźmy sobie jakiś kawałek noża. Nożyk też z Action zresztą. Polecam serdecznie, jeden z moich ulubionych. Otwórzmy i zobaczmy, cóż to. Jeżeli chodzi o przeznaczenie tych kredek, to tutaj dziewczyny nawet gdzieś tam mówiły o ich właściwościach akwarelowych, bo teoretycznie tak jest napisane na opakowaniu, że ono by się, o widzicie, że mają efekt akwareli. Czy się będą rozmywać? Sprawdźmy to. Jeżeli chodzi o kredki, słuchajcie, ja nie jestem jakaś tam, nie wiem, biegła w kolorowaniu, więc tutaj nie będę Wam robić dodatkowego filmu, może recenzji, bo nie miałoby to dużego sensu. Ale sprawdźmy po prostu ten efekt akwareli. No i teraz tak. Opakowanie bardzo fajne, takie, wiecie, nawiązujące trochę do tych opakowań z Action markerów, ponieważ jest to wieża do nakładania jedna na drugą. Teraz już się to nie przesuwa. I wieżę z szufladkami. Także każda kredka właściwie jest fajnie wyeksponowana. Widać wszystkie odcienie. Oczywiście zajmijmy się różem, bo to chyba najczęściej tutaj się u mnie pojawia. Fajnie, kredki są zabezpieczone. Dobrze by było, gdybym to jeszcze otwierała w dobrą stronę, żeby się nie rozsypały. Ok. Każda szufladka wyjmuje się osobno, kredeczki są dodatkowe zabezpieczone tekturką, żeby się nie przesuwały fajnie, bo to znaczy, że jest szansa, że te wkłady w środku już nie będą popękane od nowości i kredki nie będą się tak łamać. Weźmy sobie odcień różowego. Ok, już trzeba trochę dalej wysunąć. Trójkątny kształt, końcówka lekko woskowa w dotyku. Zobaczmy, czy to się będzie w ogóle nadawało do akwareli. Bo nie wszystkie tak kredki akwarelowe, które mam, są wykończone. Jakiś ścinek. Proszę bardzo, papier akwarelowy, więc idealnie. Ok, kolorują fajnie. Da się ten odcień trochę zrobić, wycieniować, tak? Z jednej strony ciemniej, z drugiej strony jaśniej. No i co? Przygotowałam sobie standardowo, też z Action, pędzelek z wodą. Jak wiecie, napełniane w środku. I zobaczmy, czy to się będzie blendować. Napuszczam wodę. Szczerze, nie za bardzo. Kolor się nie przesuwa, nie rozprowadza, nie rozwadnia. Czy ja wiem, czy to jest efekt akwarelowy? No powiedzmy, widziałam lepsze. Spróbujmy zrobić to samo, ale na gładkim papierze. Bo to może, wiecie, może mam zbyt wysokie wymagania, chcąc, żeby się kredki akwarelowe rozmywały na papierze akwarelowym. Dobra, mamy kartkę gładką. Wyjmujemy sobie kredkę, może tym razem w innym odcieniu. Może trochę ciemniejszą. Mamy to. Fajnie napigmentowane te kredki. Naprawdę spoko, są dość miękkie. Do takiego standardowego kolorowania naprawdę przyjemne. Okej, woda. Słuchajcie, może odrobinę. Ale tylko odrobinę. Bez szaleństw. Pofarbowały czubek pędzla, tak? ale żeby przesunąć ten kolor, no niestety nie. Także kredka fajna, efekt akwareli prawie żaden. Także sorry, ale tym razem nie wyszło. Natomiast polecam te kredki, jak za tę cenę, tam chyba z 18 zł niecałe za paczkę, no to w porządku, bo do kolorowania są naprawdę fajnie miękkie, fajnie napigmentowane i spokojnie. Akurat kredek już nie miałam od dawien dawna i szczerze mówiąc, tak jak widzieliście, kolorowałam w kalendarzu patyczkiem do uszu i tuszem kredowym, no to w końcu mam kredeczki do kolorowania. No to słuchajcie, jakby z zakupu się cieszę, natomiast jeżeli chodzi o efekt akwareli, nie tym razem. I ostatnia rzecz, ta, która zbudziła chyba najwięcej emocji na grupie, ponieważ zaczęły się pojawiać w Action media. Mam tu na myśli, słuchajcie, tusze alkoholowe. Udało mi się ustrzelić za pierwszym razem wszystkie kolory, czyli tak, żółty, pomarańczowy, różowy, fiolet i błękitny, morski, ciemnozielony i czerń z szarością. Pierwsza rzecz, która mnie w tych tuszach zdziwiła, to ich cena, bo była naprawdę niska. Dwa kolory bodajże za 5 zł niecałe, no to naprawdę bardzo, bardzo fajna cena. Druga rzecz jest taka, że ja wiecie, nie doczytałam. Wiedziałam, że chcę je kupić i tak wszystkie, więc od razu zgarnęłam je z półki. Myślałam, że tak jak standardowo w Action w parze będzie jeden zwykły, jeden brokatowy. Myliłam się, wszystkie są z brokatem, nie doczytałam tego, ale mówię Wam od razu wprost, wszystkie są z brokatem. I cóż, no wykonałam sobie taki, nie wiem jak to nazwać, bieda teścik na zwykłym papierze fotograficznym, bo oczywiście Action wprowadziło do sprzedaży tusze alkoholowe, nie pomyślało o papierach, albo przynajmniej były u mnie niedostępne, więc wykorzystałam do tego celu papier fotograficzny. Bo tak, do tych tuszy trzeba, żeby osiągnąć ten efekt marmuru, trzeba mieć specjalny papier. No i co? One się nie rozprowadzają jakoś super, ale to jest, wiecie, po pierwsze nie oceniam tego, bo nie mam papieru i nie mam odpowiednich mediów, czyli tego media rozwodniającego tusz i tego, który go odkleja, przesuwa i w ogóle usuwa. Jakby do tego efektu używam zwykłego spirytusu, więc wyszło i tak całkiem nieźle. Ale do czego się mogę przyczepić? Po pierwsze do tego, że te tusze są w pipecie. To znaczy normalne tusze alkoholowe, na przykład Tima Holza, są w buteleczkach, z których to buteleczek się nakrapla. Tu mamy pipetę i one są mega mocno zakręcone od nowości, więc trzeba bardzo uważać, żeby przy odkręceniu nie urwać sobie pipety, bo wtedy mamy już w ogóle po tuszu. Druga rzecz jest taka, że najczęściej te pipety odkładamy, wiecie, po prostu. I ja już sobie raz nie zauważyłam, że nie dokręciłam, zapałam za pipetę. Udało mi się w ostatniej chwili złapać ten tusz, on się nie wylało, ale no, wiecie, trzeba uważać. O, taka oto pipetka znajduje się w środku. No i trzecia sprawa to ten nieszczęsny brokat, ponieważ brokat w tych tuszach jest mega gruby, taki gruby, taki zwykły brokat. Jeżeli chcemy tworzyć tusze brokatowe, mnie się wydawało, że powinny być one wzbogacone brokatem bardzo drobnym, wręcz pyłkowym, żeby tylko się mieniły. Tutaj mamy warstwę, odwrócę szybko, żebyście zobaczyli, warstwę grubego, zwykłego brokatu. Widać? Widać. I to nie najlepiej, dlatego, że ten brokat się nakłada bardzo plamiście, i co? Nie trzyma się w ogóle. Ja tutaj nakropiłam trochę brokatu, natomiast on zszedł prawie cały. Jak przesuwam po tym palcem, to ten brokat, zobaczcie. Mam go tutaj. Więc moja rada jest taka, że fajne są te tusze do zabawy, natomiast dajcie im się odstać. Niech ten brokat zostanie na samym dole. On też w ogóle zapycha pipetę. To też jest świetne, bo jakby nabierzecie go sobie do pipety za dużo, bo na przykład przytrzymacie pipetę na samym dnie i zatka już jakby nie ma kontroli nad tym, jak kropi. Moja rada jest taka, że po prostu dajcie temu tuszowi odstać i go po prostu tak używajcie, żeby nie używać brokatu, bo on naprawdę nie pasuje, no ten efekt jest straszny. Tego brokatu jest tutaj w ogóle bardzo dużo. Tak, bardzo dużo. No nie najlepiej to generalnie wygląda. No i on się przede wszystkim w ogóle nie trzyma. W ogóle. odpada w całości. Więc no, praca, która brudzi, to też nie jest najlepsza praca. Natomiast jeżeli chodzi o zabawę i od początek zabawy z tuszami alkoholowymi, ja serdecznie polecam. W tej cenie nie dostaniecie takich tuszy nigdzie i spokojnie z tym brokatem można poradzić. Tutaj to złocenie, które wykonałam, to jest dodatkowo złocenie też na zwykłą folię z Action na mój ulubiony sposób, czyli po prostu na Clay Magic. Ja Wam zrobię, jak kupię papier do tuszy alkoholowych i kupię odpowiednie media, zrobię Wam test tych tuszy w porównaniu z tuszami Tima Holza i po prostu zrobimy sobie taki naprawdę test porównawczy i naprawdę recenzję. Tutaj macie z bliska papier fotograficzny, folia, klej, trochę zwykłego spirytusu salicylowego i tak się można pobawić, więc jeżeli chodzi o polecajkę, no to jest taka pół na pół. Kupcie, ale na własną odpowiedzialność, żeby się pobawić tak, żeby robić cuda, tak jak robi na przykład Kasia Grusza. Nie. Przynajmniej nie ze względu na ten brokat, a tak to produkt naprawdę spoko. Dobra, mamy pełen komplet rzeczy, które kupiłam w czerwcu. Mam nadzieję, że się czymś zainspirujecie, że no podejmie Wam ten film powoli, pomoże Wam podjąć decyzję, czy kupować pewne rzeczy, czy ich po prostu nie kupować i zostawić je sobie na kiedy indziej albo po prostu na inną markę. Ja z tych zakupów jestem naprawdę zadowolona. Nie wydałam dużo, a mam kilka fajnych przedmiotów, kilka fajnych przydaśków, których na pewno gdzieś tam użyję. No i cóż, to właściwie tyle. Mam nadzieję, że film Wam się po prostu przyda. I będziecie do niego zaglądać przed wyjściem do sklepu. Ja oczywiście szykuję się już na kolejny miesiąc i mam kilka naprawdę fajnych rzeczy na oku. Tym razem chyba skończy się w Craftwanie u Marty, bo potrzebuję kilku rzeczy, które ma właściwie tylko ona i no i które są, wiecie, no po prostu mi potrzebne. Dobra, nie przedłużam. Jeszcze raz zapraszam Was do subskrypcji kanału, do pojawienia się w moich mediach społecznościowych na Instagramie i na Facebooku. Mam nadzieję, że film się przydał i że zobaczymy się już niebawem, a w czwartek, już ten czwartek, po raz kolejny bawimy się w moje wyzwanie, czwartek z papieru. Tym razem tematem będzie praca w toku. Więc mam nadzieję, że wymyślicie coś ciekawego i pokażecie coś, co związane jest z Waszym życiem i papierem, a nawiązuję do tego tematu. Ja już swoje zdjęcie mam w głowie, mam pomysł, zobaczymy. A dodatkowo, taka tutaj niespodzianka na koniec, ze względu na czwartek z papieru i ze względu na ten temat praca w toku, poprowadzę live. Link do live'a, link do grupy, bo on będzie się w grupie na Facebooku, podam Wam poniżej, bo mam nadzieję, że w momencie, w którym będę ten film publikować, to już będę miała banerek promujący. Także mam nadzieję, że zobaczymy się na tym live'ie i że wszystko pójdzie zgodnie z planem i temat Was zainteresuje. Będziemy robić moje pancerne róże. Dlaczego pancerne, dowiecie się na live'ie. Mam nadzieję, że po prostu Wam się ten sposób przyda, bo mnie się przydaje bardzo często i jestem z nich naprawdę zadowolona. No to cóż, słuchajcie, żegnamy się dzisiaj, bardzo mi było miło. Prośba na koniec, napiszcie, czy wszystko było dobrze widać, bo dziś nagrywałam totalnie w świetle naturalnym, w świetle zastanym, bez żadnej lampy. Za to już nowym mikrofonem, więc mam nadzieję, że ten dźwięk będzie dla Was przyjemniejszy i będzie Wam się zdawało, że po prostu siedzę i tworzę z Wami przy jednym biurku, a nie gdzieś tam po prostu będziecie musieli kombinować z dźwiękiem w YouTubie, żeby w ogóle mnie słyszeć. Dobra, ja lecę do robienia, mam mnóstwo pracy do zrobienia, mnóstwo pomysłów do zrealizowania, więc widzimy się w następnym filmiku. Życzę Wam kreatywnego dnia i do zobaczenia. Pa, pa!